Halleluja, chwała Bogu, bracia i siostry. Moje serce bardzo się raduje, moje wnętrze bardzo się raduje, że mogę być razem z wami na tym miejscu. Dlatego tak jak już kiedyś wspominałem, z tego miejsca wasz zbór i przy okazji ten budynek jest dla mnie bardzo, bardzo ważny i mam z nim nie tylko dobre, ale najlepsze wspomnienia, bo 30 lat temu oddałem swoje życie tutaj. Na obozie chrześcijańskim, na kursie chrześcijańskim. Przywożę wam także serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia ze zboru krakowskiego w Nowej Hucie od braci i sióstr. Przyjmijcie nasze modlitwy, błogosławieństwa i najlepsze życzenia. Może rozpocznę od pytania, które będzie skierowane do wszystkich, ale zwłaszcza do rodziców obecnych. To będą dwa pytania. Łatwe. Pierwsze pytanie. Czy mówiliście albo wciąż mówicie swoim dzieciom tak? Nie rób tego. Nie idź tam. Zostaw to. Nie mów tak. Słucham waszej odpowiedzi, rodzice. Czy mówicie tak waszym dzieciom? Albo mówiliście? Tak? Kto tak mówił? Mówi? Okej, i drugie pytanie. Dlaczego tak mówicie? Dlaczego tak mówicie, czy mówiliście swoim dzieciom? Proszę, nie wstydźcie się, powiedzcie dwa słowa, jedno zdanie. Jeszcze? Bo kochacie. To jest takie bardzo ogólne słowo, może coś więcej, jakiś szczegół więcej. Dlaczego mówicie tak? Żeby ich uchronić, ostrzec, zabezpieczyć. Żeby ominęły ich jakieś trudności, problemy, zasadzki, ból, cierpienie, tak? Bardzo dobra odpowiedź. Takie się spodziewałem, bo taka jest prawda. Bo to jest intencją rodziców, kiedy mówią i tak zwracają się do swoich dzieci. Okej, a jak jest wtedy, kiedy Bóg mówi tak do swoich dzieci, do swojego kościoła, do swojego ciała, czyli do ciebie i do mnie. Chciałbym przeczytać dwa wersety na początek, które będą fundamentem tego, z czym chciałem się dzisiaj podzielić. Pierwszy werset jest zapisany w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale. To jest werset 17, a więc pierwszy list Piotra, werset pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, werset 17. A jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. I chciałbym się skupić właśnie na tej drugiej części wersetu. Żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. I podobny do tego werset, fragment zapisany w liście do Filipian, apostoł Paweł, list do Filipian, rozdział 2, werset 12. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność, byliście posłuszni, z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. A więc dlaczego Bóg zwraca się, i to nie są jedyne wersety, jedyne słowa, wiele podobnych do tych słów znajdujemy w Bożym Słowie. Dlaczego Bóg zwraca się tak do swoich dzieci? Czy po to, żeby nas nastraszyć? Żebyśmy żyli pod lękiem? Żebyśmy byli przestraszeni? Żebyśmy czuli, kto tu panuje, kto jest nad nami, a kim my jesteśmy? Czy chodzi o to, żeby nas nastraszyć? Żebyśmy żyli pod presją? Nie. Podobnie jak wy, rodzice, tak samo Bóg, mówiąc te słowa, pragnie nas ostrzec, pragnie nam zaoszczędzić czegoś, pragnie powiedzieć, nie myśl tak, nie mów tak, nie rób tak, nie idź tam i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że jeśli będziesz tak myślał,
Albo jeśli będziesz tak mówił, albo jeśli tak będziesz postępował, albo jeśli będziesz tam i tam chodził, to może w twoim życiu coś niedobrego, niewłaściwego, złego po prostu się wydarzyć. I często tak bywa. Jeśli możemy być, a powinniśmy być uczciwi w naszym życiu, zwłaszcza przed Bogiem, nawet jeśli staramy się być nieuczciwi, to i tak On wszystko wie najlepiej. Jesteśmy, kiedy jesteśmy uczciwi względem siebie samych i innych, to wiemy, że tak się zdarza i wiemy, że tak bywa. I czasem mówimy w moim życiu: o Boże, co mnie spotkało? Ojejku, co się wydarzyło w moim życiu? Ojej, to coś strasznego, to coś okropnego, to coś złego, to coś niewłaściwego. Dlaczego to się stało? Dlaczego to się wydarzyło? Dlaczego takie rzeczy mają miejsce w moim życiu? A odpowiedź czasem jest taka: Bóg ostrzegał cię, Bóg ostrzegał mnie, ale ja wybrałem swoją drogę. Postanowiłem zrobić po swojemu i to są zwyczajne konsekwencje mojego wyboru, moich wyborów. A więc, kiedy Bóg mówi do nas z powagą, z bojaźnią, z drżeniem, sprawujcie swoje zbawienie przez czas pielgrzymowania waszego, to chce nas ostrzec, przestrzec i zaoszczędzić nam takiego zawodu, o jakim przed chwilą mówiła siostra, która była przede mną. Żeby bardziej zrozumieć to, o czym pisze Piotr i Paweł w tych listach, które przeczytałem, w tych wersetach, musimy sobie przypominać każdego dnia i chciałbym was do tego zachęcić. Musimy przypominać sobie każdego dnia, budzić się z tą myślą, zasypiać z tą myślą, żyć z tą myślą, cokolwiek robię, gdziekolwiek jestem, że jako Boże dzieci jesteśmy związani z Bogiem przymierzem. I dzisiaj chciałbym mówić, jest to taki ważny temat, wracam do niego, dlatego że jest super, mega ważny. O tym, że powinniśmy pamiętać, że jako Boże dzieci jesteśmy związani z Bogiem przymierzem przez śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa. A więc przez śmierć i zmartwychwstanie Bożego Syna, Króla Królów i Pana Panów, jesteśmy związani z Bogiem przymierzem. Co to jest przymierze? Co to jest przymierze? Przymierze to zwyczajnie umowa między dwoma stronami. A więc spotykają się dwie strony i jeśli chcą zawrzeć ze sobą umowę, przymierze, ustalają treść tego przymierza, tej umowy i się pod nią w jakiś sposób podpisują. Jedna i druga strona podpisuje się pod tym, co zostało ustalone. Słowo przymierze z języka hebrajskiego, najpierw może o języku hebrajskim. W języku hebrajskim słowo przymierze to rzeczownik rodzaju żeńskiego berit, który pochodzi od słowa barach, a oznacza ciąć, cięcie. I zaraz powiem o szczegółach. Grecki odpowiednik słowa przymierze to, pamiętacie? Jak brzmi? Diateke, czyli testament, ostatnia wola. Ale do mnie bardziej przemawia oryginał hebrajski, który mówi o cięciu, o przecięciu. A więc w Bożym Słowie znajdujemy wiele przykładów różnych przymierzy. Znajdujemy przymierza, które zakładali, czy przysięgali sobie, składali sobie ludzie, a więc człowiek z człowiekiem. Znajdujemy przymierza, które zawierał Bóg z człowiekiem i zawieramy też przymierze, które dosyć szczególne i bardzo wyjątkowe, przymierze, którym Bóg związał się z całym narodem. Ale w starożytności, w czasach, do których teraz wracamy i o których opowiadam,
Przymierze było aktem niezwykłej wagi. Miało o wiele bardziej poważniejszy wymiar niż w przypadku współczesnych umów. Bo wiemy doskonale, chociażby z opowiadań, a czasem z autopsji też, że współcześnie różnie to jest z wypełnianiem umów, które zawieramy, które zawierają ludzie. Natomiast w tamtych czasach zawartego przymierza nie można było zerwać, było nieodwołalne, nieodwracalne, a jego pogwałcenie skutkowało poważnymi konsekwencjami wraz z utratą życia. Włącznie z utratą życia za to, że ktoś złamał przymierze, które zawarł, umowę, którą zawarł. Dlatego też decyzję o zawarciu takiego aktu należało bardzo dokładnie, głęboko przemyśleć. Bo było to nieodwracalne, nieodwołalne, przymierza nie można było zerwać i groziły poważne konsekwencje. Przyjrzyjmy się współczesnym przymierzom, umowom. Jak to wygląda w naszych czasach? Jeden z rodzajów umów, które zawieramy, to jest umowa między pracodawcą a pracownikiem. Podpisujemy umowę o pracę, a więc pracodawca zapewnia, że da nam pracę, mamy swój harmonogram, zakres obowiązków i za to otrzymamy takie, a nie inne wynagrodzenie, a my zobowiązujemy się do tego, że będziemy przychodzić do pracy, swoje godziny będziemy pracować, będziemy lojalni, uczciwi, pracowici i tak dalej, tak? Ja też taką umowę podpisałem. Ale czasem bywa tak, że ta umowa albo z jednej, albo z drugiej strony bywa łamana. Bo okazuje się czasem, że pracodawca próbuje albo wręcz oszukuje pracodawcę. Pracodawca oszukuje swojego pracownika. Bo albo nie płaci mu tyle, czy nie zachowuje się względem niego zgodnie z umową, którą zawarł, albo w ogóle czasem nawet nie zapłaci, nie wywiąże się ze swoich obowiązków. Nie zapewni tego, co obiecał poprzez umowę. A z drugiej strony czasem pracownik w pojęciu swojej jakiejś sprawiedliwości, a tym bardziej niesprawiedliwości, łamie umowę, którą zawarł z pracodawcą, bo albo rzetelnie, uczciwie, lojalnie nie pracuje, nie wykonuje swoich obowiązków, albo na przykład coś podbiera z pracy, bo za mało mu płacą, chociaż na tyle się umówił, więc on sobie to wyrównuje w inny sposób. A więc taka umowa, takie umowy bywają łamane. Inny rodzaj umowy to jest umowa, to jest przymierze między człowiekiem, konsumentem a bankiem. Wielu z nas takie przymierze podpisało, hipoteczne na przykład. Więc bank zobowiązuje się, że wypłaci i pożyczy nam pieniądze, a my się zobowiązujemy, że przez 35 lat będziemy regularnie spłacać i spłacimy kiedyś. Ale w życiu bywa różnie. Okazuje się, że albo nie doczytaliśmy, albo umowa była tak skonstruowana, że później bywa i tak, konsument jest oszukiwany przez bank, wykorzystywany, albo z drugiej strony bywa tak, że przestaje płacić, przestaje spłacać swój dług. Z jakichś powodów. Coś się zmieniło w jego życiu, tak bywa, ale zasady umowy tego przymierza nie zostały zmienione, one zostały podpisane, ono to trwa, a ktoś przestaje spłacać swoje długi. I taka umowa bywa także łamana. I trzeci przykład to przymierze małżeńskie. Popatrzmy, jak wygląda przymierze i umowa małżeńska w naszych czasach. Gdyby małżonkowie podchodzili do tego przymierza poważnie, uczciwie, rzetelnie, to nie byłoby żadnych ani jednego rozwodu, rozejścia.
rozłamu. Natomiast to, co obserwujemy, to, co widzimy, to, co słyszymy, to widzimy, jak przymierze małżeńskie jest zrywane, jest łamane, jest niedotrzymywane. I coraz mniej poważnych, jeśli w ogóle tak naprawdę nie powinno być żadnych powodów, z byle błahostek, z byle powodów dzisiaj małżeństwa, przymierza małżeńskie są zrywane. I wyobraźcie sobie, że te umowy, o których wspominałem, ich jest o wiele więcej, że jesteśmy w tamtych czasach, starożytnych jeszcze. I wyobraźmy sobie, jak by wyglądało nasze życie ze świadomością, że jeśli ktoś z nas, któraś ze stron, złamie umowę, może zapłacić za to życiem. Jak myślicie, ile by było rozwodów na świecie, gdyby małżonek, który chce rozwodu, ile by było podpisanych umów z bankiem, ile by było podpisanych umów o pracę i tak dalej, i tak dalej. Te przymierza i umowy w naszych czasach zdewaluowały, zostają podważane, zostają łamane, sprzeniewierzane. A więc, ale tak było, zupełnie inaczej było w tamtych czasach. I kiedy zawierano przymierze, teraz dochodzimy do tego znaczenia słowa berit, hebrajskiego barach, ciąć, rozcinać. Kiedy dwie strony zawierały przymierze, zawsze składana była ofiara ze zwierząt. Dlatego, że zawsze musiała być przelana krew, kiedy składane było przymierze. Jak to wyglądało? Wyobraźcie sobie, że ktoś by chciał teraz zawrzeć przymierze. Ja bym chciał zawrzeć przymierze z kimś z was, może z pastorem Bogdanem, Bogusławem. Przynieślibyśmy sobie tutaj cielca albo krówkę. Najpierw by została pozbawiona życia. Jej krwią pokropilibyśmy miejsce, gdzie będzie składane przymierze, nasza umowa zawierana. Następnie to zwierzę byłoby przecięte wzdłuż na pół. Jedna połowa zwierzęcia byłaby po lewej, mojej prawej i po lewej stronie. A po środku tego zwierzęcia, tych dwóch połówek zwierzęcia, byłoby przejście też pokropione krwią. I wyglądało to tak, że obydwie strony, które zawierały ze sobą przymierze, na przemian, najpierw jedna, później druga, przechodziły między tym zwierzęciem przeciętym na pół. Dookoła pełno krwi, te dwa zwierzęcia. I wypowiadała najpierw błogosławieństwa, które wiążą się przez zawarcie tej umowy, tego przymierza, a także wypowiadała przekleństwa, więc to, co ją spotka, jeśli przymierze zostanie zerwane, zostanie złamane. Zrobiła to najpierw jedna strona, później druga strona. A te dwie połówki zwierzęta obrazowały i przypominały tym, którzy składają przymierze między sobą, przypominały, jaki spotka los tego, kto to przymierze, kto tą umowę złamie. I ten dzień kończył się wspaniałą ucztą. Ten dzień kończył się w pieśniach, w radościach, w świętowaniu. Ponieważ od tej pory te dwie strony, które zawarły ze sobą przymierze, nazywały siebie i stawały się dla siebie przyjaciółmi. Jeden mówił do drugiego: mój przyjacielu, ty jesteś teraz moim przyjacielem. I pamiętając o tym, o czym teraz mówiłem, znając te fakty, możemy zrozumieć, jak wielkie znaczenie miało przymierze zawarte na przykład między Bogiem a Abrahamem, które zawierało właśnie te elementy, o których przed chwilą powiedziałem. I w Jakuba 2:23 Abraham dlatego został nazwany przyjacielem Boga. Dlatego, że Bóg zawarł z nim przymierze. W pierwszej Księdze Mojżeszowej w 15 rozdziale przeczytam taki fragment. Potem wyprowadził go, to znaczy Bóg,
na dwór i rzekł: Abrama, spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć, i rzekł do niego: tak liczne będzie potomstwo twoje. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Potem rzekł do niego: jam jest Pan, który cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, aby ci dać tę ziemię w posiadanie. A on odpowiedział: Panie Boże, po czym poznam, że ją posiądę? On zaś rzekł: sprowadź mi 3-letnią jałówkę i 3-letnią kozę i 3-letniego barana, nadto synogorlicę i gołębicę. I sprowadził mu to wszystko i rozciął na poły i położył jedną połeć naprzeciw drugiej, lecz ptaków nie dzielił. A gdy słońce zaszło, nastała ciemność, bo Abram zapytał się: Panie, ale ja ci wierzę, ale daj mi dowód, potwierdź to, że ty zawierasz ze mną przymierze. A gdy słońce zaszło i Bóg mu daje dowód i nastała ciemność, oto ukazał się dymiący piec i płonąca pochodnia, które przesuwały się między owymi połeciami. W tym dniu zawarł Pan przymierze z Abramem, mówiąc: potomstwu twemu daję tą ziemię od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat. Kenitów, Kenizytów, Kadomitów i Chetytów, Peryzytów, Refaitów i Amorytów i Kananejczyków i Girgazytów i Jebuzytów. A więc w ten sposób Bóg zawarł przymierze z Abramem. Dokładnie w taki sposób, w jaki to opisałem. Ale w księdze proroka Jeremiasza w 34 rozdziale, nie będę już szczegółowo do tego wracał, przeczytajcie sobie dodatkowo, Jeremiasz rozdział 34. Tam naród izraelski zawarł z Bogiem przymierze, to znaczy obiecał coś Bogu, przysiągł coś Bogu, że wypuści niewolników na wolność swoich współbraci, współsiostry. Ale później okazało się, że ich nie wypuścili, z powrotem musieli im służyć. I Bóg tak powiedział, Jeremiasza 34:18: i postąpię z tymi ludźmi, którzy przekroczyli moje przymierze, że nie dotrzymali warunków przymierza, jakie zawarli przede mną, jak ścielcem, którego rozcięli na dwoje i przeszli między jego połówkami. Tak z nimi postąpię, powiedział Bóg, kiedy oni złamali przymierze, które z nim zawarli. I w Bożym Słowie czytamy o wielu, tak już powiedziałem na samym początku, o wielu rodzajach przymierzy. Pozwólcie, że wymienię kilka przykładów przymierzy między ludźmi. Otóż Abraham i Abimelech, król Geraru, 1 Mojżeszowa, rozdział 21, zawarli ze sobą przymierze. Jakub z Labanem zawarł przymierze, 1 Księga Mojżeszowa, 31 rozdział. I jeden jeszcze inny przykład, Dawid i Jonatan. I tutaj się na chwileczkę, bo muszę się na chwilę zatrzymać, nad tym niesamowitym przykładzie, no niesamowitej, wyjątkowej przyjaźni dwóch chłopców, później dwóch mężczyzn. Pierwsza Księga Samuelowa, rozdział 18, 19 i 20. Szczególna historia przyjaźni Dawida z synem Saula, z Jonatanem. Czytamy, że dusza Jonatana przylgnęła całkowicie do duszy Dawida. Pokochał go Jonatan tak jak siebie samego. Jonatan mówi: nie bój się, gdyż nie dostanie cię ręka mojego ojca Saula. Ty będziesz królem nad Izraelem, ja zaś drugim po tobie. Także mój ojciec Saul wie o tym. I zawarli obaj przymierze przed Panem i pozostali Dawid w Choreszy, a Jonatan poszedł do swojego domu. I Jonatan, czytamy, mówił życzliwie o Dawidzie ze swoim ojcem Saulem. W innym miejscu czytamy: przeżyczenie zaś, które złożyliśmy ja i ty, jest takie: oto Pan między mną a tobą na wieki. I to jest recepta na najwspanialszą przyjaźń między ludźmi. Pan między tobą a mną. Dlatego, że przyjaźń Bożych dzieci między sobą, a więc przyjaźń chrześcijan, to nie jest przyjaźń tylko dwóch stron, na przykład dwóch osób. Pan między nami. I to jest najlepsza, najwspanialsza, najtwardsza przyjaźń, bo wiele przyjaźni się kończy niestety z różnych powodów. I taką przyjaźń reprezentowali, taką bliskość. Jonatan o Dawidzie byli oddani za siebie, byli gotowi oddać życie jeden za drugiego.
Wiecie, i naprawdę możemy dziwić się tak po ludzku Jonatanowi, który miał być, nie miał być, on był następcą tronu po swoim ojcie w naturalny sposób. Ale on nie myślał o tym, że może być królem. On nie myślał o tym, co jest przed nim, o swojej pozycji. On zawarł przymierze z Dawidem, on zaprzyjaźnił się, umiłował Dawida jak siebie samego. Jest powiedziane, kochał go jak własne życie, dosłownie kochał go miłością duszy, z całej duszy. Takie przyjaźnie się nie zdarzają. A jednak takie przymierze było między Dawidem a Jonatanem, między Jonatanem i Dawidem, ale kluczem tej i najważniejsze, co było w tej przyjaźni, to to, że Bóg jest między nami. I chociaż Jonatan mógł nie znać Dawida, to jednak widział i poczuł w nim, tak od Boga, że to jest przyjaciel, że może się z nim zaprzyjaźnić. Zaprzyjaźnił się z nim, oddał mu wszystko, co miał swoje. Wiecie, ale przyjaźń nie polega tylko na tym, że żeby się jak najczęściej poklepywać wzajemnie, mówić, o, będzie dobrze, jakoś to będzie, damy radę. Przyjaciel, jeśli Bóg jest między nami i Bóg jest z nami w naszej przyjaźni, to jest także osoba, tak przy okazji powiem, przypomnę, która też potrafi powiedzieć, jeśli coś jest niewłaściwego, przyjacielu, to źle pomyślałeś, przyjacielu, trochę źle powiedziałeś, przyjacielu, niewłaściwie postąpiłeś, ale możemy to naprawić, mogę ci pomóc, jestem z tobą. To jest prawdziwa przyjaźń, prawdziwa miłość. I popatrzmy na przykłady przymierzy, jakie Bóg zawarł z człowiekiem. I na jednym przykładzie się na chwileczkę zatrzymam. Przymierze Boga z Noem i jego potomstwem, pierwsza księga Mojżeszowa, rozdział 9. Przymierze Boga z Abrahamem i jego potomstwem, już czytaliśmy, pierwsza Mojżeszowa 15, potem też 17 rozdział. Przymierze Boga z Dawidem, druga Samuelowa, rozdział 7. I przymierze Boga z Izraelem przez Mojżesza. Piąta Mojżeszowa, rozdział 4. Bóg zawarł przymierze z całym narodem. Nigdy w historii ludzkości czegoś takiego nie miało miejsca. Zapytaj się dawnych czasów, które były przed tobą od dnia, kiedy stworzył Bóg na ziemi człowieka i od krańca aż po krańce niebios. Czy stało się już coś tak wielkiego, albo czy słyszano kiedy o czymś podobnym? Czy kiedykolwiek jakiś lud słyszał głos Boga przemawiającego spośród ognia, jak ty słyszałeś i pozostał żywy? Albo czy spróbował jakiś Bóg przyjść i wziąć sobie jakiś naród spośród innego narodu przez doświadczenia, znaki i cuda oraz przez wojnę, ręką możną i wyciągniętym ramieniem, przez wielkie i straszne czyny, jak to wszystko, co Pan wasz Bóg na oczach twoich uczynił dla was w Egipcie? Czy ktokolwiek inny coś takiego zrobił? Bóg swojej miłości przyszedł do nich, kiedy byli w niewoli ponad 400 lat w Egipcie. Dzięki swojej łasce, miłosierdziu i miłości uwolnił ich, wyprowadził ich, zawarł z nimi przymierze. Popatrzmy na chwilę, bo to jest bardzo ważne, jakie były podstawowe warunki przymierza Boga z Izraelem, z narodem wybranym. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia, a wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim, powiedział Bóg do Mojżesza. A więc Bóg powiedział, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. A co Izrael miał zrobić? Pilnie słuchać i przestrzegać przymierza, tego, o czym powiedział Bóg. A unikatowość tego przymierza została tak opisana, 2 Samuelowa, rozdział 7, 23-24. Który lud jest jak twój, jak Izrael, jedyny naród na ziemi, dla którego Bóg wyruszył, by go sobie wykupić jako lud, aby mu nadać imię i dokonać dla nich tych wielkich i strasznych rzeczy, wypędzając narody i ich bogów sprzed twojego ludu, który sobie wykupił z Egiptu. I ustanowiłeś sobie swój lud izraelski jako swój lud na wieki. A ty, Panie, jesteś ich Bogiem. Kiedy Bóg dał im swoje słowo,
kiedy Bóg im dał swoje przykazania, kiedy Bóg im dał zakon. Jak odpowiedział Izrael? Czy Izrael przyjął i przystąpił do przymierza z Panem? Powiedzieli tak: wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Wypowiadając te słowo, Izrael zawarł przymierze z Bogiem, przyjął warunki Bożego przymierza. Ale pamiętajmy o tym, że przymierze to było aktem nieodwracalnym. Przymierza nie można było zerwać, a za jego pogwałcenie groziły surowe konsekwencje ze śmiercią włącznie dla tego, kto je złamał. Dlatego kiedy czytamy w Starym Przymierzu historię, kiedy naród czy ktoś w narodzie zgrzeszył, ktoś odszedł, ktoś zaczął narzekać, ktoś zaczął biadolić, ktoś zaczął złorzeczyć nawet Bogu, widzimy, że reakcje Lewitów były jednoznaczne, bezpośrednie i następujące. Takie osoby były karane śmiercią. Coś, co dzisiaj, patrząc na te przymierza, o których wspominałem, i te umowy, jest dla nas nie do pomyślenia. Ale wszyscy albo większość w narodzie wiedziała, że mając wspaniałe przymierze od Boga, który ich wyprowadził, uwolnił, prowadzi ich do ziemi obiecanej, błogosławi im, jest z nimi w dzień i w nocy, karmi ich. Oczekuje, że będą mu posłuszni, że będą Jego uwielbiać, Jego chwalić, że tylko On będzie ich Bogiem, jedynym, prawdziwym, realnym. Oni to łamali i wtedy przychodziła kara, dlatego że świadomość w narodzie była taka: grzech jednej osoby lub jednej rodziny prędzej czy później będzie oddziaływał na całą społeczność. Ten grzech przeciwko Bogu, to złamanie przymierza, które się rozpoczyna od jednej osoby czy jednej rodziny, czy jednego zastępu, w konsekwencji może doprowadzić i może oznaczać złamanie przymierza całego narodu przeciwko Bogu. Dlatego tak dla nas dzisiaj możemy powiedzieć drastycznie, ale takie były reakcje Lewitów na to, co działo się w narodzie. Ale to wszystko, o czym do tej pory powiedzieliśmy, było zapowiedzią tego, co nadchodziło dopiero. Było zapowiedzią nowego przymierza, które zapowiedział Bóg. Księga Jeremiasza, 31 rozdział, 31 werset do 33. A więc jeśli chodzi o trwałość Bożego przymierza, które było zawierane z ludźmi, które było zawierane z Izraelem, w trosce o trwałość tych przymierzy Bóg powiedział, że zawrę z domem izraelskim nowe i z Judą nowe przymierze. Oto idą dni, mówi Pan, pisze Jeremiasz, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawierałem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich Panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Czyli to wszystko wydarzyło się około 2000 lat temu, kiedy podczas ostatniej Paschy dla Pana Jezusa Chrystusa, który był tu na tej ziemi w ciele, stanął pośrodku nich i powiedział: oto nowe przymierze we krwi mojej, która się wylewa za was, która się za was wylewa. Stało się to, co Bóg zapowiedział przez proroków setki lat. Było o tym głośno, a my jesteśmy świadkami dzisiaj i patrzymy na to wydarzenie z perspektywy czasu, z
perspektywy ostatnich około 2000 lat. I Bóg zawarł nowe przymierze. I wyjątkowość i szczególność tego przymierza zawiera się w tym, co uczynił Boży Syn, Jezus Chrystus, na Golgocie dla Ciebie i dla mnie, dla każdego człowieka. Dlatego, że to przymierze, jak czytamy chyba ten najsłynniejszy werset z Biblii Jana 3,16, Ewangelii Jana 3,16, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jako ludzie wypowiadamy wiele słów, słyszeliśmy wiele pięknych słów. Wiele osób mówiło do siebie: kocham Cię, miłuję Cię, jesteś najważniejszą dla mnie osobą, na przykład mąż do żony lub odwrotnie. A później okazywało się, że to były tylko słowa. Ale Bóg, kiedy powiedział, że tak umiłował świat, to nie były tylko słowa. Dlatego, że Bóg dał dowód na to, że umiłował świat poprzez zawarcie przymierza z człowiekiem przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Dlatego wracam, kończąc, do tego, co czytałem na samym początku. Bracie, siostro, drogi przyjacielu, jeśli należysz do Pana, jesteś Jego własnością, Jego dzieckiem. Pamiętaj o tym, że jesteś związany, związana z Bogiem szczególnym, wyjątkowym przymierzem. Bóg zawarł przymierze z wszystkimi tymi, którzy odwzajemnili to przymierze, które On oferuje. W jaki sposób? Już dzisiaj było mówione o oblubienicy i o oblubieńcu. Oblubieniec powiedział do oblubienicy: kocham Cię, miłuję Cię, nie mogę bez Ciebie żyć. Ale to nie wystarczy, żeby było z tego narzeczeństwo, a później małżeństwo. To nie wystarczy, jeśli oblubienica nie odwzajemni miłości do swojego oblubieńca. Bo jeśli oblubienica nie odwzajemni tej miłości, to miłość oblubieńca, sama miłość oblubieńca nie wystarczy, żeby było narzeczeństwo, a później małżeństwo i żeby byli ze sobą razem na zawsze, na wieki. To nie wystarczy. I dlatego każdy z nas, który odwzajemnił Bożą miłość, powiedział: tak, Panie, dziękuję Ci za przymierze, które przygotowałeś dla każdego człowieka, za ten ratunek, który przygotowałeś. Wiecie, i w liście do Hebrajczyków Pan Jezus jest przedstawiony jako arcykapłan. I zakończę tym przykładem. Pan Jezus jest przedstawiony jako arcykapłan. Pamiętacie takie święto Jom Kippur? Święto przebłagania, proszenia Boga o przebłagania, przebłaganie za grzechy. One miało miejsce raz w roku. Nie będę teraz wracał do tego, bo moglibyśmy dużo mówić o świątyni, jak była przygotowywana, o kapłanach, o arcykapłanie, co się działo w narodzie wtedy. To jest inny temat. Skupię się tylko na arcykapłanie, który, jak pamiętacie, tylko wtedy, raz w roku, w dzień Jom Kippur, mógł pójść dalej. To znaczy, bywał w przedsionku świątyni, bywał w miejscu świętym, ale mógł wejść za kotarę do miejsca najświętszego, zwanego miejsce święte świętych. I tam mógł wejść z krwią, z kadzidłem i zanieść Bogu ofiarę kadzielnianą, pokropić tamto miejsce krwią. Ale wcześniej, zanim tam wszedł, musiał w świątyni złożyć ofiarę za samego siebie i za swoją rodzinę, bo był grzesznym, zwyczajnym człowiekiem. I jako taki nie mógł od razu pójść i złożyć ofiary za cały naród. Najpierw musiał to zrobić za siebie. Ale Jezus Chrystus,
Król Królów, Pan Panów, Boży Syn. Największy arcykapłan z arcykapłanów. Najwspanialszy, najpotężniejszy arcykapłan. Czytamy w liście do Hebrajczyków. Pewnego dnia wszedł do świątyni, ale nie do tej ludzkimi rękami zbudowanej, do tej niebiańskiej, do tej niebieskiej świątyni. Wiecie, i zaniósł do miejsca najświętszego krew za przebłaganie grzech, za przebłaganie, dla przebłagania Boga za grzech świata. Ale on nie wszedł tam z krwią żadnego zwierzęcia. Dlatego, że i o tym również czytamy, było rzeczą niemożliwą, żeby krew zwierzęcia mogła zmyć grzech człowieka. Wszedł tam z doskonałą krwią, bo uczynił doskonałą ofiarę jako baranek Boży. Wielki i wspaniały. I zaniósł arcykapłan, który zaniósł własną krew. Który oddał swoje życie, przelał swoją świętą krew za każdego człowieka, za ciebie i za mnie. Wszedł tam aby zawrzeć przymierze. Czy Bóg przyjął jego ofiarę? Czy Bóg przyjął tą ofiarę, która wykonała się na Golgocie? Na szczęście dla nas wszystkich przyjął. Pamiętacie, co się wydarzyło? Wielka ciemność, trzęsienie ziemi, groby pootwierane, zasłona świątyni rozdarta. Kiedy Boży Syn umierał na krzyżu. Bóg w Jezusie Chrystusie ofiarowuje człowiekowi swoją pełnię miłości. Ta pełnia prowadzi do zbawienia i życia wiecznego z Bogiem. W tym celu Bóg zawarł przymierze z człowiekiem we krwi nie zwierzęcia, jak to miało w przeszłości miejsce, ale we krwi swojego jednorodzonego Syna, który był bez grzechu i dlatego mógł stać się doskonałą ofiarą. Gdyż tylko doskonała ofiara mogła doprowadzić do pojednania świętego Boga z grzesznym człowiekiem. Bóg zaprasza każdego człowieka, również dzisiaj, do swojego przymierza. Dlatego, że nie ma innej drogi zbawienia, jak tylko przez przymierze we krwi Jezusa Chrystusa. Ale do zawarcia przymierza z Bogiem nie można nikogo zmusić. I Bóg nikogo nie zmusił, nie zmusza do tego, żeby zawrzeć z Nim przymierze. On ma wielką swoją miłość. On posłał swojego Syna. On dał możliwość. Otworzył drogę. Otworzył przymierze, do którego zaprasza każdego człowieka. Pamiętajmy o tym, że przymierze może być złamane, zerwane i podeptane, ale tylko przez człowieka. Bóg nigdy nie podeptał, nie zerwał, nie złamał swojego przymierza, jakie zawierał z człowiekiem, jakie zawierał z narodem wybranym, jakie zawarł z tobą i ze mną. I to jest wielkość i wspaniałość i cudowność tego przymierza. Ono się nie zmieni. Nagle nie dowiemy się, na przykład jutro, o nowym planie zbawienia. Że teraz będzie wyglądało tak, czy inaczej. Bóg nigdy nie złamał swojego przymierza. Dlatego Bóg Ojciec w swojej wielkiej miłości nie straszy nas dzisiaj, ale przestrzega, zachęca, prosi, namawia, byśmy żyli w bojaźni przez czas pielgrzymowania naszego oraz z bojaźnią i ze zdrzeniem zbawienie swoje sprawowali.